dniu 19-20 czerwca bieżącego roku Koło Wędkarskie Odra wraz z współorganizatorem Zbigniewem Paprockim zorganizowali zawody federowe nocne w parach. Areną zmagań była rzeka Odra na wrocławskim Rędzinie. Jest to pierwsza z trzech tur. Do zawodów przystąpiło 21 par podzielonych na trzy sektory. Jak się okazało, zawodnicy zmagali się z uciążliwym upałem i słabo żerującymi rybami. Po świcie sytuacja się zmieniła i wielu zawodników potrafiło to wykorzystać, budując swój wynik końcowy. Po ogłoszeniu wyników zawodów organizatorzy dodatkowo rozlosowali nagrody w postaci wiader i zanęt dzięki uprzejmości firmy Robinson. Posłuchajmy, co mówili zawodnicy po zawodach. Jesteśmy już po rozdaniu nagród. Okazało się, że kolega Erwin zajął pierwsze miejsce w sektorze. Jak oceniasz zawody i co było dzisiaj jakby tym sukcesem, który Ci pozwoliło wygrać ten sektor? Myślę, że sukcesem tych zawodów dzisiaj było podawanie dobrze robaka, przede wszystkim łapanie na różne przynęty, przede wszystkim kaster dawał tutaj bardzo dużą robotę i przede wszystkim nie na dorowno, tylko na grubo, po 3-4, a wszyscy się prawdopodobnie wycieniali, bo te brania jakby rano nam troszeczkę ustały, bo noc w ogóle była bardzo słaba. No i myślę, że naprawdę no sukcesem było po prostu podawanie, sukcesywnie po prostu cały czas w jedno miejsce i tyle. No i robienie po prostu swojej roboty od początku do końca, tak? Nie patrzeć się po prostu kto jak odławia, tylko po prostu robić swoje i tyle. Okej, a jeżeli chodzi o samą wodę Rędzin, jak byś ją ocenił? Ogólnie to jest woda bardzo fajna na jakby organizację zawodów, ale dzisiaj troszeczkę jakby coś zawiodło, prawdopodobnie wysoki skok temperatury i po prostu ta ryba jakby zatrzymała się w tych dołkach i ciężko ją było po prostu jakby wyciągnąć, szczególnie noc to można powiedzieć, że była bezrybie totalne, chociaż zdarzały się jakieś tam niewielkie bonusy, na pewno tylko rano i grube leszcze tylko rano wchodziły, nie? Dobra, a jeżeli chodzi o prognostyk na przyszłe zawody, jak to nastawiasz się? Będziecie czy nie będziecie? Będziemy na pewno. My tu jakby startujemy we wszystkich zawodach organizowanych przez Wycha, tutaj sklep wędkarski Wieckockiego. Nasze jakby koło 22 Sobótka dosyć często i gęsto tutaj jakby uczestniczymy w tych zawodach, bo zazwyczaj jest 5-6 drużyn, także na każdych zawodach to jest dosyć sporo. No myślę, że technika, no po prostu zobaczymy, jaki stan wody przede wszystkim będzie, nie? Co tak nam pozwoli, no bo to różnie, to jest jednak Odra, woda płynąca. Dzisiaj mamy, jak to się mówi, stan wody dosyć wysoki, za 2-3 tygodnie możemy mieć albo wyższy, albo całkowicie niższy, nie? Trzeba się po prostu dostosować, tak? Okej. Ostatnie pytanie, dzisiaj łapałeś się nie w standardowym składzie, ponieważ dzisiaj zabrakło swojego partnera z grupy, Pawła Liszowskiego. Jak oceniasz jego zastępcę? Pomógł Ci, czy nie? Tomek akurat Susło jest dosyć dobrym zawodnikiem, chociaż ja już od wiele lat startuję jakby z Pawłem i trzymamy się jakby w tym teamie. Myślę, że prawdopodobnie z Pawłem zrobiłbym ten sam wynik, a może nie twierdzę, że może lepszy, ale na pewno byśmy się trzymali jakiegoś dobrego tego wyniku, około 20 kg. Myślę, że no, nie mógł. Bardzo mi przykro z tego powodu, on też na pewno się martwi. Możesz mu podziękować w tym momencie. Mogę Ci, Paweł, podziękować. No fizycznie pierwszą turę mamy dosyć dobrze zaliczoną, także tak trzeba robić i trzymać się dalej. To gońcie dalej. Dziękuję bardzo ja i powodzenia. Ja też dziękuję. Wszystkiego najlepszego życzę. Jest tutaj ze mną zawodnik z pierwszego sektoru. Jak oceniałbyś swój występ w pierwszej turze zawodów? Witam serdecznie. Powiedziałbym, że występ był całkiem w porządku. Wiadomo, można było osiągnąć lepszy wynik z tego stanowiska, ale i tak jesteśmy zadowoleni. To nasze pierwsze zawody z kolegą i mamy zamiar wystąpić na kolejnych turach u pana Zbyszka.
A powiedz mi, w perspektywie tego, co się tutaj wydarzyło, kiedy najlepiej twoim zdaniem brała ryba, czy już wiesz, gdzie jakieś popełniłeś błędy, co było dobrze, a co złe? Tak, zauważyliśmy, że największym błędem, jaki popełniliśmy, to że na początku zanęczyliśmy gnojakiem i po prostu nie mogliśmy się odpędzić od tych sumów. I dopiero z rana, jak zaczęliśmy kolejne nęcenie wałkami, zmniejszyliśmy porcję gnojaka, praktycznie ją wyłączyliśmy, poszliśmy bardziej w kastera i białego i wtedy nam zaczęły wchodzić leszcze. Okej. Okay. Czyli ogólnie, gdyby nie sumy, to w ogóle by było super, nie? Tylko, że tak, z tymi sumami ogólnie dzisiaj był duży, duży problem, a jak wchodziły leszcze, to naprawdę chociażby na chwilę to duże były leszcze, tak? Zgadza się. Okej, okay, dobra. Czyli mówisz, że w następnych zawodach poprawisz się, tak? Tak, mam taką nadzieję. Dobra, to gratuluję i do następnego razu. Dzięki. Następnego. Jesteśmy z kolejną parą. Para, która również zajęła pierwsze miejsce w sektorze. Panowie, powiedzcie mi, jak oceniacie te zawody? Co było na plus, co było na minus? No, na minus to był brak ryb. I to, że w ogóle nie żerowała w nocy, nie? Całkowicie. No a plusy? Plusy były takie, że były duże ryby. Zawody u Zbyszka zawsze są w porządku. Jedynie to, że ryba nie chciała współpracować. Brania były bardzo, bardzo chimeryczne. Dobra, Jacek skoncentrował się na średniej rybie, wygarnął tam ile sztuk? 17. 17 sztuk, ja złapałem trochę większe, 6 sztuk, były 4 ładne leszcze, duże leszcze. Dobra, a powiedzcie mi, bo mówicie, że było mało ryb, ale ogólnie wynik, o ile dobrze pamiętam, mieliście razem około 18 kilo, tak? Dobrze pamiętam? Tak. Ten wynik zrobiliście głównie z rana, czy z dnia następnego, czy po prostu po południu? Jak to było? To było tak pół na pół, bo żeśmy mieli 10 ryb do wieczora. I rano też w szkole 10-11. Ale grubsze ryby brały rano. Okej. A powiedzcie mi, a byczki wam, znaczy sumy wam przeszkadzały, czy nie? Nie, ja nie mieliście ani jednego, tak? Nie mieliśmy. Dobra, a tak z ciekawości, bo opowiedzcie mi dobrze, jak to było z tym sygnałem i rybą, którą wypuściłeś. Jak to co się stało? Mieliśmy za 3 minuty ósma, wyciągnąłem takiego leszcza gdzieś koło 3 kilo. Jacek odrobił sygnał. Zbyszek prosił, żeby odrobić sygnał końcowy. Ja poszedłem, a że mam przestawiony o 3 minuty w samochodzie czas do przodu. Patrzymy, nagle Jacek no to oddzwoniłem, bo było już jeden po. Wyciągnąłem leszcza, a on mi mówi, że jest za 2. No i musiał. No ale wypuściłem go. O kilograma leszczyków. Okej, okay, panowie, gratuluję jeszcze raz pierwszego miejsca. A jak, jeżeli chodzi o prognostyk na przyszłe zawody, będziecie dalej w tym samym składzie? Walczycie o pierwsze miejsce? To się raczej nie zmieni. Na tak, docieramy się na praczach, tak? Tak. Na praczach jeszcze nie łapaliśmy. Nowe łowiska. Ja łapałem tam i to dużo. Dobrze. No to jeszcze raz dziękuję, gratuluję. Dziękuję i powodzenia. Do zobaczenia.